Jesteśmy na bastionie Sakwowym, gdzie właśnie prowadzimy szeroki zakres prac wykończeniowych na kolumnadzie w pawilonie perystylowym oraz pod kolumnadą w przyszłym kawiarni. Tutaj w najbliższych tygodniach będziemy wykonywać malowania ścian, jeśli tylko pogoda na to pozwoli. Będą to kolory dość jaskrawe, tak zdecydował Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie analiz materiałów kolorystycznych, które tutaj występowały w XIX wieku, wtedy wybudowano bastion. Zakończymy pracę przy bastionie w 2024 roku w marcu, takie są założenia.